Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie. Dzisiaj jesteśmy w sali gimnastycznej drugiego liceum ogólnokształcącego, gdzie trenuje klub UKS Bronek Koszalin, klub piłki siatkowej. Piłki latają, mam nadzieję, że ta rozmowa się uda i nie dostanę w głowę. Z nami jest trener Jarosław Piotrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest historia tego klubu, bo to już kilkanaście lat. No istniejemy już 21 lat. Z sukcesami na tutaj w województwie zachodniopomorskim. Może zostawmy historię, teraźniejszość. Jakie są ostatnie sukcesy tutaj podopiecznych? Akurat ta grupa, która za mną trenuje. Czyli młodsza? Młodsza. Oni w tamtym roku grali w takiej kategorii czwórek. Zostali mistrzami województwa. Pojechali na Mistrzostwa Polski. Tam no, zajęliśmy 20 miejsce, ale myślę, że to jest też sukces. Chłopcy ci od kategorii dwójek zaczęli grać i już w pierwszym sezonie naszej przygody z siatkówką zdobyliśmy wicemistrza i mistrza województwa. W trójkach nam się troszeczkę nie powiodło, zajęliśmy czwarte miejsce, ale jesteśmy gotowi do pracy na nowy sezon. Chłopcy już teraz zaczynają grać w zespołach sześcioosobowych, wchodzimy w kategorię wyższą już młodzika. No właśnie, bo tutaj są kategorie ta młodsza i starsza. Jakie to są? Ile muszą mieć lat w tej młodszej kategorii i w tej starszej? Bo tutaj widzę, że boisko na pół jest podzielone. Tak, trenujemy tutaj na dwóch. Akurat mamy taką możliwość, że jest hala z dwoma boiskami. Za kotarą trenuje grupa starsza kadetów. To jest klasa od liceum czy od technikum. Za mną grupa młodsza, od siódmej klasy podstawówki gramy w młodziku do ósmej klasy, czyli dwa sezony. I większość tych chłopców to są uczniowie Koszalińskiej Szkoły Sportowej. Jako klub współpracujemy ze Sportową Szkołą Podstawową numer 1 w Koszalinie. Tam prowadzimy nabory do klas siatkarskich i serdecznie wszystkich zapraszamy w czerwcu do naboru do nowej czwartej klasy. Zagrywkę z pełną rotacją, tylko z rotacją zagrywka, do przyjęcia Igor, Kuba Bilski i Paweł. Tak? Do wystawy stanie Aleks do wystawy, wszystkie piłki wystawione w moim kierunku. Tak, Aleks? Z jednej strony zagrywka. Z miejsca jedziemy z dużą rotacją. Tu do przyjęcia, ej! Tu do przyjęcia, tam do zagrywki. Do naszej grupy chce dołączyć nowy zawodnik. Witamy Mateusza. Jak to bywa, sprawdzamy, czy potrafi przyjąć piłkę, bo wiecie, że przyjęcie jest najważniejsze w siatkówce. Od tego się zaczyna cała gra, praktycznie od dobrej zagrywki, którą mamy, ale musimy sprawdzić na przyjęciu. Może zamienimy Pawła z Mateuszem i ta trójeczka. Panie zawodniku, po każdym. Przyjmujemy sposobem dolnym, sposobem górnym. Dolnym w ten sposób. Tu rączki składamy, wyciągamy do przodu. Tu ten odbijamy. Palcami w ten sposób. Tam jest zawodnik z numerem 3. On wbiega tam do żółtej linii i tam trzeba dograć piłeczkę. Po każdym zagraniu zmieniamy się miejscami. Z tej strony idę tam, on idzie tu i następny zawodnik tu. Po każdym zagranej piłce. Dobra. Tak? Ale pracujemy niziutko na nogach. Wiemy, że Koszalin to miasto koszykarskie. Obecnie bardzo popularna jest piłka ręczna, gdzie mamy bardzo dobre drużyny męską i żeńską, ale ta siatkówka jakoś do tej pory nie miała szczęścia w tym mieście. No próbujemy się przebić. Walczymy już tak jak mówiłem, 21 lat istniejemy. Troszkę młodzieży się przez nas już tak powiem żargonem sportowym przetoczyło. Walczymy, istniejemy na rynku siatkarskim. W mieście jesteśmy jedyni takim klubem, który tu istnieje. No chcemy się przebijać i walczymy o to, tym bardziej, że nasi siatkarze no to są podwójni mistrzowie świata i brązowi medaliści z Mistrzostw Europy. No właśnie, przez to, że te nasze seniorskie, zawodowe drużyny odnoszą bardzo duże sukcesy międzynarodowe, czy to się jakoś przekuwa w popularność siatkówki? No, młodzieży mamy, mogłoby być więcej zawsze. Każdy trener powie, że mogłoby być więcej. Powiem tak, siatkówka jest bardzo trudną grą technicznie i
tutaj, żeby dojść do perfekcji grania, trzeba poświęcić bardzo dużo czasu i dużo cierpliwości. Z naborem w tym roku mieliśmy problem, nie otworzyliśmy klasy siatkarskiej. Może w następnym roku nam się uda. No i to jest też sport dla wszystkich, bo nie na każdej pozycji muszą być takie wieżowce, prawda? No generalnie społeczeństwo nam rośnie, ale tu w siatkówce no wzrost jest preferowany, ale tak jak pan tu wspomniał, jest pozycja libero, a chociaż wspomnę zawodników jak Brazylijczyk, Żiwa, który był no może 1,95 m, nieduży wzrost dla siatkarza, ale bardzo skoczny i nadrabiał to skocznością. No i technika, bardzo jest ważna tutaj, żeby się nauczyć bardzo dobrze te ruchy i je bardzo dobrze pamiętać. No tutaj to jest bardzo żmudny proces. Tu, żeby dokładnie dograć piłkę, no to trzeba ją odbić tysiące razy, a i czasami nie wyjdzie, jak patrzymy na mecze reprezentacji, to i nawet zawodowcom czasami nie wyjdzie, bo to jest raz silniejsza piłka, czasami uderzona, a tutaj na tym etapie bawimy się, po prostu się bawimy, żeby chłopcy mieli z tego jak największą radość. Tutaj mamy chłopców od 7 klasy, ale także dla tych jeszcze mniejszych, od 2, 3 klasy, także prowadzicie nabory. Tak, tak jak wspomniałem wcześniej, współpraca ze sportową szkołą podstawową daje nam tą możliwość, że zachęcamy uczniów klasy 2 i 3 na zajęcia we wtorki na 15:35 do szkoły 1. Jest, idzie, wystaw, szybciej nogami, tak? Szybciej nogami do tyłu. Stasiu, nie kręć, nie kręć, przed sobą piła. Za wysoko, szerzej. Tak jest, Maksio. Graj, graj, graj. Paweł, wyżej dograj piłę. Josi, Josi, ruch na nogach. Spokojnie, wysoko, wysoko, wysoko podrzuć. Wdrożymy trochę nowego zawodnika, wrzucamy go na głęboką wodę, od razu do gry go wrzucimy, tak? Także na czym polega współpraca w zespole? Pomagamy koledze w drużynie, przybijamy piątkę, mówimy, gdzie ma się ustawić i działamy, tak? Z nami jest młody zawodnik Mateusz Tuszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to u ciebie było? Czy od razu, jak przyszedłeś do szkoły, chciałeś być siatkarzem? Czy ta droga do wyboru tego sportu jakoś trwała? To znaczy, chciałem być. To był twój pierwszy wybór, żeby być siatkarzem? Czy inne sporty ciebie pociągały? Piłka nożna, nie wiem, koszykówka? Nie, siatkówka. Dlaczego właśnie ten sport? Co ma takiego w sobie, że go wybrałeś? Po prostu zaintrygowało mnie to. A czy śledzisz zmagania na przykład zawodowców? Czy masz swoich idoli? Czy masz swoich ulubionych zawodników? Tak, no między innymi Michał Kubiak, Bartosz Kurek, także... Starasz się wzorować na nich? Tak, staram się. A jak wygląda twoja rola na boisku? Czy masz przypisaną swoją pozycję? Opowiedz o tym, jakie jest zadanie twoje. Gram na środku jako środkowy. Moją rolą jest przeważnie atak i czasami jak wystawiający obroni piłkę, to wystawienie tej piłki. Czy siatkówka jest trudnym sportem do trenowania? Czy wymaga dużo rzeczywiście nakładu pracy, powtórzeń? Czy jednak szybko tutaj przychodzą nowe umiejętności? To znaczy każdy ma jakby swoje preferencje, ale jak dla mnie to fajnie się ćwiczy. Słyszałem od trenera, że macie sukcesy na szczeblu wojewódzkim. Jak wspominasz te zawody, gdzie zdobyliście tak wysokie laury? Czy wszystkich przechodziliście gładko? Czy to były emocje? To znaczy, jakieś tam emocje oczywiście były, ale jestem wśród przyjaciół, to czego mam się bać. Fajnie było. I teraz macie jakieś cele, jakieś zawody, do których się przygotowujecie? Teraz gramy w szóstkach. Będziemy do chyba Ligi Młodzików, jak dobrze będzie. Czy także lubisz inne odmiany, tak jak na przykład siatkówka na piasku? To znaczy, jak byliśmy na obozie sportowym, to trener nam pokazywał trochę tej siatkówki. Inaczej jest? Jest inaczej. Czy się różni? Chyba się ciężej skacze. Tak, poruszę się ciężej na boisku, no jednak w piachu. Przejście linii. Graj, graj, graj! Kuba, twoja piła. Nie ma, przyjmij.
Moja! To moja, mam! Mam! Kajtek do tyłu, Kuba do przodu. Kuba do przodu. Teraz. Uder. Tak jest. Jest bardzo trudne, bo tu trzeba technicznie wszystko dograć. Jak dograsz dobrze piłkę, to jest łatwiejsza akcja. Lepsza, a tak to trzeba już naprawiać błąd partnera, nie? O, na źle przyjęcie. Widzisz, musiał nadrobić i przebił. I już ustawia się do bloku. Zaś. I gra. Z nami jest Paweł Połaniecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty do siatkówki jak trafiłeś? Dawno trenujesz, długo trenujesz? Ile lat? Od 4 lat. W skrócie przez mamę, bo mama już mnie do sportu namawiała od 5 roku życia. Koszykówka, judo, tenis, taniec. No i tak skończyłem na siatkówce. No właśnie, spróbowałeś wielu sportów, ale wybrałeś ten. Co przeważyło? Technika, a nie głupie rzucanie. No i nie wiem, chodziłem do szkoły jedynki, tak więc lepiej było chodzić tam, gdzie miałeś zespół, gdzie miałeś kolegów. Tutaj wasza drużyna, z którą wiem, że zdobywacie sukcesy, to jest taki też dobry kolektyw koleżeński, to też jest ważne w siatkówce? Tak, bardzo. Znajomość na boisku, no i nie tak, że jednej osobie się wystawia, tylko różnym. Nie zależy od kogo się lubi, a kogo się nie lubi. Twoja pozycja na boisku to jaka jest? No bo, no umówmy się, nie jesteś dwumetrowcem. Nie, libero. Libero jestem, choć jestem 8 najwyższy, a i tak jestem libero z 1,70 m. Mamy, najwyższy jest na środku, drugi najwyższy jest wystawiający. Jeden z wyższych jest na bombie, czyli na ataku z drugiej linii. I mamy takich dwóch mniej więcej, jednego mojego wzrostu mamy na obrona z atakiem i trochę wyższego jeszcze ode mnie, o też obrona z atakiem. Ty masz jako libero jakie zadania? Zadanie bronienia i przyjmowania piłki, bo przyjmowanie i obrona się różni. Myślisz, że obecnie siatkówka jest tak popularnym sportem przez to, że nasi zawodowcy zdobywają sukcesy międzynarodowe, że wiele młodych osób rozpoczyna grę w siatkówkę? Myślę, że właśnie przez te nasze sukcesy może wpłynąć to też na ilość uczniów wchodzących do szkół, gdzie się trenuje siatkówkę. Idziesz, 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 skaczesz. Blok Mateusz, jeden, drugi. Razem. Graj, 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 graj. Blok, blok, blok. Z nami jest Igor Piotrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Twój tata jest również swoim trenerem, więc czy to tak było, że to on ciebie nakłaniał, czy sam jednak zdecydowałeś, że chcesz trenować siatkówkę? Był lekki jakby bodziec ze strony taty trenera, ale jednak ja sam podjąłem decyzję, żeby trenować i jest to aktualnie moja pasja. Mhm. A próbowałeś innych sportów w życiu? Hobbystycznie koszykówka trochę, norliku. Ale jednak siatkówka i temu się poświęcasz. Tak. Odpowiedz o tych sukcesach, jakie już macie ze swoją drużyną na koncie. Gdzie byliście, co zdobyliście? No, zdobyliśmy 2 mistrzostwa województwa, wicemistrzostwa województwa. Byliśmy dwukrotnie na mistrzostwach Polski w Zabrzu. Myślisz, że z tego kolektywu, który widzimy za nami, czy ktoś z tych chłopaków, może też ty, ma szansę na to, żeby na przykład grać w polskiej lidze? Możliwe. Nie wiadomo na przykład, co kto kryje. Są tutaj takie, myślisz, diamenty nieoszlifowane? Może tak być. Wydaje mi się, że jeden z kolegów naprawdę ma potencjał. Może mieć. Powiedz, ty na jakiej grasz pozycji? Jesteś wysokim chłopakiem, więc pewnie atakujesz, czy nie? Jestem aktualnie rozgrywającym, wcześniej byłem przyjmującym. Rozgrywający, czyli podajesz do swoich kolegów, żeby mieli łatwiejsze pozycje, tak? Mniej więcej na tym to polega. Trzeba przede wszystkim umieć wystawiać piłkę tak, aby gubić blok. Czy dużo czasu poświęcasz? Ile razy trenujesz i czy lubisz te treningi? Trenuję mniej więcej 7-6 razy w tygodniu, tak po 2 godziny.
poświęcam temu cały mój wolny czas. Ale potrafisz to jakoś łączyć ze szkołą? Tak, wydaje mi się, że dobrze to łączę. Mam dosyć dobre oceny. I jakie są twoje marzenia związane ze sportem? Czy chciałbyś być zawodowcem, czy może gdzieś pojechać na jakieś mistrzostwa? Chciałbym raczej grać jakby zawodowo. Sprawiałoby mi to bardzo wielką radość. A czy miałeś może okazję zobaczyć polską reprezentację na przykład na żywo? Tak, byłem na meczu w Gdańsku. Jakie to były wrażenia? Było bardzo fajnie. Widziałeś ten poziom na żywo tych zawodników i myślisz, że jesteś w stanie chociaż trochę im dorównać? Grałem oni dobrze, w tym wieku nie, ale z czasem im więcej będę trenował, im będę starszy, tym będę miał też trochę więcej siły, trochę więcej może też czasu. No, kto wie. Może tak być, że kiedyś im dorównam. Super, tego ci życzymy, dzięki wielkie. Dziękuję. Dzisiaj gościliśmy na treningu drużyny UKS Bronek Koszalin. Piłka siatkowa, sport coraz bardziej popularny. Mam nadzieję, że również koszalinianie doczekają się może reprezentanta Polski, a co najmniej jakiegoś wartościowego ligowca. Tutaj młody narybek się szkoli pod okiem trenerów. Warunki mają dobre, nowoczesna sala sportowa, więc tylko życzyć im powodzenia. A siatkówka, bardzo przyjemny sport, oczywiście dla wszystkich niezależnie od wieku. I jak zawsze polecam Państwu każdą aktywność fizyczną. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za tydzień.